Cześć, to Julita z Julitkowe Sprawki. Witajcie na kolejnych warsztatach skrzydełkowania, tak jak zapowiadałam Wam tydzień temu. Dzisiaj na warsztatach będą ścigi łączone górą. Powiem Wam, jaka jest zasada wykonania takiego ścigu. Natomiast osoby, które jeszcze nie potrafią i nie wiedzą, jak wykonać podstawowe ścigi, czyli oczka łańcuszka, półsłupki, słupki, półsłupki nawijane, nie wiedzą, jak robimy reliefowe, jak robimy zwykłe elementy, jak za przednią czy tylną nitkę oczka, proszę cofnijcie się do moich warsztatów w zakładce wideo. Będą warsztaty, przy których dowiecie się i poznacie, jak wykonujemy dany ścieg. Ta wiedza pozwoli Wam na to, żebyście w prosty sposób zrozumieli, co się dzieje na Waszych szydełkach, jeśli te ściegi zostają ze sobą łączone, albo modyfikowane, albo w jakikolwiek inny twór, który będziecie miały do zrobienia na szydełku. Wiedząc, jak robimy dany ścieg, wszystko Wam się, cały świat Wam się otworzy i nie będzie to naprawdę trudne. Sami się dowiecie po tych warsztatach. Osoby, które miały problem ze zrozumieniem tych danych ściegów, zrozumieją, obiecuję, że będzie to przyjemna dawka wiedzy. Zapraszam. We wzorach szydełkowych nie brakuje nam różnych tworów szydełkowych, ściegów, które się ze sobą łączą, które gdzieś tam wychodzą z podstawy razem albo rozszerzają się, tak? Te wszystkie elementy jest dużo łatwiej zrozumieć, jeśli dowiemy się, jak one działają, co się dzieje i co musi się dziać na naszych szydełkach, żeby one powstały. I zobaczcie, może zaczniemy od tego, że jeśli mamy na przykład słupki do połączenia górą, tak? Zobaczcie, jak to jest na przykład znak trzech słupków pojedynczych, bo mamy jedną kreseczkę łączone górą. Skąd wiemy, że to są trzy słupki łączone górą? Jeśli zasuniecie sobie te elementy i znacie z poprzednich warsztatów podstawowe symbole, to zobaczycie, że to jest duża literka T z taką tutaj kreseczką i ten symbol już na pewno znacie, powinniście znać, że to jest słupek. Jeśli zabierzemy te dwie kreseczki, to też mamy słupek, tak? Jeśli te dwie, to też słupek, tak? Więc po tym poznajemy, że to są trzy słupki. I teraz tak, góra nam wskazuje, że te słupki są ze sobą zespolone, u góry połączone. Czyli tak jakbyśmy dążyli do tego, żeby stanowiły jedność, tak? Więc góra nam wskazuje, co należy wykonać. Jeśli widzicie takie połączenie różnych ścieków, czy to słupków, czy to słupków reliefowych przednich, tak? Czy to w różnej ilości słupków, góra nam mówi to, że musimy to połączyć u góry, czyli są łączone górą. Dół nam mówi o tym, po pierwsze, gdzie się należy wbić, czyli tutaj wbijemy się w pierwszy słupek, drugą nóżką w drugi, trzeci w trzeci słupek. Mówi nam o ilości wykonanych elementów, że mamy trzy, tak? Więc cały ten znak oznacza, że mamy trzy słupki łączone górą, ale wychodzące też z trzech różnych miejsc. Tak? To jest oznaczenie. Co należy w takim wypadku zrobić z takim ściegiem? Wykonujemy pierwszy, pamiętajcie, że góra nam mówi też, co należy najpierw zrobić, tak? Łączymy górą. Pierwszy słupek, żeby zrobić słupki łączone górą, pierwszy słupek wykonujemy jako element niedokończony, drugi niedokończony, trzeci niedokończony słupek, a potem wszystko łączymy razem. I właśnie na tym polega cała magia ściegów łączonych górą, że wykonujemy dany ścieg, nieważne, czy to jest półsłupek, czy podwójny, czy reliefowy, czy za przednią, czy tylną nitkę oczka, jakikolwiek ścieg. Łączenie górą mówi nam o tym, że musimy zatrzymać wykonanie danego elementu poszczególnego o jeden krok, czyli wykonujemy
wbijamy się szydełkiem w oczko, przeciągamy przez oczko, na przykład jeśli chodzi o słupek, później przez dwie pętelki i kiedy zostają nam dwie pętelki na szydełku, to jest stop. To jest ściek niedokończony, bo to jest ten jeden krok przed końcem. Jeden krok przed końcem tego słupka, jeden krok przed końcem tego słupka i jeden krok przed końcem tego słupka. Później nabieramy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez wszystkie pętelki na szydełku. Taka jest zasada wszystkich ściegów łączonych górą. Czyli elementy są niedokończone o jedno przeciągnięcie włóczki, tak? O to wykończenie samej włóczki. I później, kiedy już mamy na szydełku tyle elementów, ile mamy ze sobą połączyć, nabieramy włóczkę i przeciągamy przez wszystkie pętelki, jakie są na szydełku. I zobaczcie, teraz łączenia górą mogą być takie, że wychodzą z różnych miejsc. To znaczy, wbijamy dany ściek w różne elementy, tak? Tu akurat wbijamy się w słupki trzema słupkami, tak? Wbijamy się w różne słupki, czyli ta podstawa, ten sposób wbijania się jest rozbity. Ten ściek jest tym samym ściegiem, co ten ściek, tylko różnica polega na tym, że wbijamy się trzema słupkami w jeden element. Więc jak będziecie robiły ten element i ten element, to różnica będzie tylko w tym, że tutaj wbijamy się w jeden słupek, a tutaj w trzy słupki. Następnie, zobaczcie, mamy ten element i jeszcze jeden taki sam element połączony górą, tak? Czyli jeden połączony i drugi połączony. Dół nam mówi, gdzie wbijamy szydełko. No, widzimy trzy słupki tak połączone u dołu, to znaczy, że wbijamy w jeden element. Czyli robimy trzy słupki niedokończone w jeden element, później trzy słupki niedokończone w drugi element, a potem nabieramy włóczkę przez szydełko i przeciągamy górą tak, żeby te słupki łączone górą zamknąć. Ilość elementów przy łączeniach górą może być różna. Mogą być to 2, 3, 4, 5 elementów. Ilość wskazuje po prostu liczba. Liczymy 1, 2, 3, 4, więc wiemy, że są to 4 słupki. I 4 słupki łączymy górą. Tak jak już mówiłam, łączenia górą mogą być w formie reliefowej, jeśli mamy haczyki. Mogą być za tylną nitkę oczka, tak? Lub za przednią nitkę oczka. A może być jeszcze tak, że na przykład te 4 słupki łączone górą mogą być takie, że jeden jest zwykły, drugi jest reliefowy przedni i zwykły. I też to jest łączenie górą. Może być tak, że tutaj będzie pojedynczy, tu przedni relief, tak? A tutaj podwójny na przykład słupek. Robimy zawsze dany ściek, czytając od prawej strony, czyli najpierw robimy ten słupek, później ten słupek reliefowy przedni, ten słupek reliefowy przedni, później ten słupek podwójny, a potem łączymy górą, tak? Czyli pamiętajcie, że zasada zawsze jest taka, że dół nam mówi, gdzie należy wykonać dany element i ile tych elementów i jakich tych elementów. Góra nam mówi, że łączymy to razem, tak? Bo jest zespolona. I jeszcze czytamy od prawej strony, tutaj po środeczku, co po kolei, jaki dany element robimy. Teraz Wam pokażę na szydełku, jak to wszystko wygląda. Powiedzmy, że zrobimy trzy słupki łączone górą, tak? Ten element tutaj. Czyli robimy pierwszy słupek niedokończony, drugi niedokończony, trzeci niedokończony z trzech różnych miejsc i wszystko łączymy górą, tak? Zobaczcie. Zrobiłam dwa oczka spacji, żeby trochę, żeby lepiej było widoczne to wszystko. Zrobimy słupek pierwszy, niedokończony, czyli nabieramy włóczkę na szydełko, wbijemy w pierwsze oczko, w całe oczko, tak, tutaj podstawy. Nabieramy włóczkę, przeciągamy. To nie jest jeszcze niedokończone, bo mamy trzy pętelki, jeszcze wiemy, że słupki musimy przeciągnąć przez dwie pętelki i wykończyć dwoma pętelkami, czyli dwie pętelki. I normalnie słupek teraz byśmy wykończyły, ale pamiętajcie, łączone górą zatrzymujemy się w ściegach o krok wstecz. Czyli
nie przeciągamy. Znowu, nabieramy włóczkę na szydełko, bo musimy zrobić drugi słupek niedokończony. Czyli wbijamy się w drugie miejsce, tak? Przeciągamy i teraz znowu robimy. Tego nie liczcie. To o tym zapominacie na tą chwilę, bo te pętelki należą do pierwszego słupka niedokończonego, który się już prosi, żeby go połączyć. Nabieramy włóczkę na szydełko, przeciągamy przez dwie pętelki, tak? Mamy trzy pętelki na szydełku i gdybyśmy chciały teraz wykończyć słupek, to musielibyśmy jeszcze przeciągnąć przez pętelki, tak? Niby ta już zespolona jest, bo w zamyśle już mamy ją połączoną i teraz zostaje niedokończony słupek taki. Jeszcze jeden robimy, czyli nabieramy włóczkę na szydełko, wbijamy się w oczko, przeciągamy i znowu przeciągamy przez dwie pętelki i musielibyśmy jeszcze przeciągnąć przez dwie pętelki, żeby zamknąć słupek, ale tego nie robimy. Zatrzymujemy się krok wcześniej. Czyli wszędzie zatrzymaliśmy się krok wcześniej. Mamy jeden niedokończony słupek, drugi niedokończony, trzeci niedokończony i mamy pętelkę prowadzącą. Teraz nabieramy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez całość. Tak powstały trzy słupki łączone górą. Gdybyśmy mieli zrobić dwa słupki łączone górą, to byśmy zrobili tylko dwa słupki. Jeśli mielibyśmy zrobić cztery słupki, to zobaczcie, mamy cztery słupki łączone górą, przeciągamy przez wszystko, tak? Jeśli mielibyśmy zrobić taką kombinację, taką jak tutaj żeśmy pokazali, na przykład tą od razu na głęboką wodę, słupek reliefowy przedni i podwójny słupek. Czyli czytamy od samego początku. Najpierw wiemy, że mamy zrobić słupek niedokończony, czyli robimy jak słupek. Włóczka na szydełko, wbijamy się w oczko, tak? Przeciągamy i wiemy, że jeszcze to są dwa ruchy do końca słupka, więc przeciągamy przez dwie pętelki i to jest nasz stop, krok przed końcem. Teraz robimy słupek reliefowy przedni, czyli nabieramy włóczkę na szydełko. Reliefowy wiemy, że nie wbijamy w oczko, tylko wokół, od przodu trzonu, tak? Przeciągamy przez dane miejsce. Jeszcze musimy przeciągnąć przez dwie pętelki, żeby wykończyć słupek, tak? Bo słupek robimy tak. Przez oczko, przez dane miejsce, przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Czyli zrobiliśmy tutaj przez miejsce, przez dwie pętelki i jeszcze musielibyśmy zrobić przez dwie pętelki, żeby zakończyć słupek, ale zatrzymujemy się krok wcześniej. Znowu robimy reliefowy od przodu. Przeciągamy przez dane miejsce, przez dwie pętelki i koniec, tak? Teraz robimy podwójny, wbijany w oczko słupek, czyli przeciągamy. Teraz przy podwójnym wiemy, że musimy przeciągnąć przez dwie pętelki, tak, żeby z każdego elementu zawsze zostawała nam jedna pętelka u góry, tak? Jeśli mamy tu pętelkę prowadzącą, to z każdego elementu robimy do tego momentu, aż zostanie jedna pętelka. Nabieramy i przez wszystko. I tak powstał ten ściek. Teraz na przykład taki ściek. Czyli dwa słupki podwójne reliefowe przednie. Podwójne, dwa razy włóczka na szydełko. Reliefowe, to znaczy w ten sposób, bo są od przodu. Nabieramy włóczkę, przeciągamy. I teraz wiemy, że musimy zrobić podwójne, czyli raz dwie pętelki i stop, ponieważ tutaj już się skończyły nam pętelki, została tylko prowadząca i ta. Znowu, dwa razy włóczka na szydełko, przeciągamy, zabieramy włóczkę, tak? Zobaczcie, mamy prowadzącą pętelkę jednego niedokończonego i teraz mamy do dyspozycji trzy pętelki, czyli przez dwie pętelki i koniec, nie mamy więcej pętelek. I wtedy zabieramy włóczkę i przeciągamy przez wszystko. To teraz na przykład zrobimy taką modyfikację. Pierwszy będzie relief przedni, słupek reliefowy przedni, czyli nabieramy włóczkę na szydełko, wbijamy się od przodu, tak? Nabieramy włóczkę, przeciągamy. Mamy trzy pętelki, musimy mieć dwie. Czyli przez dwie pętelki i skończył się nam tutaj. Zostaje nam jedna i prowadząca, i koniec. Teraz zrobimy półsłupek zwykły. Słuchajcie, bardzo często jest tak w różnych wzorach.
co z tymi półsłupkami zwykłymi? Wpijamy się w oczko, bo ma być półsłupek zwykły. Czyli nabieram przez oczko podstawy i jesteśmy tutaj. I to jest koniec. Mamy jedną pętelkę na szydełku. Nic więcej z tym nie robimy. To jest tylko przeciągnięcie przez oczko podstawy. Teraz zrobimy słupek reliefowy przedni. Nabieramy włóczkę, wbijamy się od przodu za trzon, łapiemy, przeciągamy przez to dane miejsce i teraz zobaczmy, pętelka prowadząca, pierwszy reliefowy, półsłupkowy i mamy dwie pętelki, więc znowu przez dwie pętelki. I koniec, bo się skończyły pętelki. Mamy tyle pętelek, cztery, nabieramy włóczkę i przeciągamy przez wszystko. Jaki nie byłby to ściek? Nieważne ile elementów, to zawsze dążymy do tego, żeby zatrzymać się krok wcześniej, na przykład poczwórne. Wbijamy reliefowe przednie, przeciągamy i teraz jedziemy, aż zostanie nam pętelka prowadząca, zawsze musi zostać, i pętelka od poczwórnego, czyli raz po dwa pętelki, drugi raz po dwie i znowu po dwie. I koniec, mamy pętelkę prowadzącą i pętelkę poczwórnego. Znowu poczwórny, przeciągamy. I też robimy do tej pory, aż zatrzymam się krok wcześniej, czyli jak na szydełku zostanie nam jedna pętelka od tego danego motywu. Nabieramy włóczkę na szydełko i przeciągamy. I to jest wszystko. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy ścieki są łączone górą. Oczko właściwe od ściegu łączonego górą to jest tuż zaraz za tą pętelką, która z niego wychodzi, tak? To jest to oczko. I teraz tak, jeśli mamy na przykład tych słupeczków więcej, już pokażę Wam, tu mamy zrobione dwa podwójne, ale powiedzmy doróbmy jeszcze dwa. Jeden, stop, pozostała jedna pętelka. Drugi, stop, bo została jedna pętelka na szydełku, tak? I mamy cztery pętelki na szydełku. Łączymy górą cztery podwójne słupki reliefowe przednie. I zobaczcie, teraz oczko górne jest tutaj, tak? To jest to oczko zaraz przy pętelce. I teraz tak, nie ma czegoś takiego jak w pufie, że musimy tutaj zamknąć, tak? Bo wtedy tworzy nam się kolejne oczko. Ale dla potrzeb estetyki możecie zrobić tak, że tu mocno ściągniecie oczkiem, tak, żeby tutaj się bardziej trzymało i nie rozjeżdżało, ale nie możecie tego oczka w jakiś sposób robić luźno, bo zaburzy Wam ilość oczek w robótce albo robótka zacznie się dziwnie układać. Ja czasem to stosuję, jeśli chcę, żeby jest na przykład 4 czy 5 słupków i chcę, żeby one były jakoś tak bardziej ściśnięte, ale no mówię, wtedy to oczko jest bardzo zaciśnięte, ja w ogóle go nie biorę pod uwagę, tak, i robię następne oczka. Ale nie tak dawno, jak projektowałam mandale, to tam jest właśnie dużo takich elementów łączonych górą. Niekoniecznie podoba mi się efekt tego, że... Już Wam pokażę, tylko wyciągnę tą pętelkę, bo sobie zacisnęłam. Nie do końca podoba mi się ten efekt, że zawsze tutaj jest to takie szerokie i potrafi się to łączenie górą rozjeżdżać. Więc... I pół biedy, jeśli coś nad tym jest, albo że jakieś reliefy jeszcze są, albo coś łapie u góry, co powoduje, że ta góra ładnie się układa. Ale jeśli nad tym nie ma nic i tak ma to zostać, to ja ostatnio wymodziłam sobie taki patent, już Wam od razu zdradzę, że tutaj, gdzie jest oczko główne tego łączenia górą, tuż pod nim, obok, jest taka jedna pęteleczka. Widzicie? Jeśli szydełko włożymy w ten sposób, i przeciągniemy tą pętelkę prowadzącą przez to miejsce dookoła i zaciśniemy, to zobaczcie, te łączenia górą, nie ma tej tu pętelki i to łączenie górą jest ze sobą bardziej zespolone i wtedy ładnie to wygląda, bo jeśli nawet mamy później do zrobienia jakieś oczka, łańcuszka, dwa czy coś takiego, to zobaczcie, że naprawdę fajnie to wygląda. Nie ma tego tu przyciągnięcia, takiego rozejścia się. Więc polecam Wam ten patent. O ile
na górze nie ma żadnego oczka, że nie musimy się tu wkuć, no bo teraz tak naprawdę, żeśmy ściągnęli to oczko od tego podwójnego i go nie widać, tak? Więc to, ta metoda jest tylko dobra wtedy, kiedy musimy wymodelować jakby, tak, potrójny, bo nad tym nic nie ma. Ale jeśli coś jest, to nie róbmy tego, tak? Łącznie z tym zaciskającym oczkiem, słuchajcie, nie zawsze ja go stosuję, tylko wtedy, kiedy gdzieś tam mam konkretną włóczkę, albo coś mi się rozjeżdża, albo taki jest wzór, że tych łączonych górą jest więcej, to czasem po prostu robię mocniej zaciśnięte oczko, ale nie załatwia to tutaj tej niteczki, którą żeśmy ściągnęli, tak? Zobaczcie, ta niteczka czy w podwójnych, czy w innych jest, bo to jest efekt naturalny, tak, powstawania, że ta niteczka tutaj jest i że jak zrobimy to, to widać i no niefajny ten trójkącik, niefajnie wygląda. Teraz Wam wytłumaczę, jak robimy takie ścieki, czyli nie z różnych miejsc, ale z jednego miejsca, łączone górą, trzy słupki, no bo też mam liczymy, że to jest tak, co prawda wygięty, ale no jakoś to musi wyglądać, żebyśmy widzieli. To jest jeden słupek, to jest drugi słupek, a to jest trzeci słupek, czyli trzy słupki z jednego miejsca łączone górą. I teraz zobaczcie. Robimy pierwszy niedokończony słupek. Jedno miejsce, to znaczy w jedno oczko będziemy wbijać trzy, czyli robimy słupek. Mamy pętelkę prowadzącą i jedna pętelka zostaje słupka niedokończonego i to jest koniec. Tak zatrzymujemy się krok wcześniej. Nabieramy włóczkę. Znowu w to samo miejsce, w którym robiliśmy już, wbijamy się, nabieramy włóczkę i musimy doprowadzić do tego, żeby została z tego ścieku jedna pętelka. Więc nabieramy przez dwie i koniec. Tak? Jeszcze raz w to samo miejsce i jeszcze jeden. Tak? Mamy dwie pętelki. I z niej robimy jedną, tak żeby każdy ściek pozostawiał po sobie tylko jedną pętelkę, czyli jedna pętelka od jednego, drugiego, trzeciego i pętelka prowadząca. Nabieramy włóczkę na szydełko i zamknęliśmy. I tak to wygląda. Następny, tutaj już nic nie robimy, nie ściągamy tego oczkiem łańcuszka. Jeśli mamy zrobić kolejny, to nabieramy włóczkę na szydełko i robimy trzy w następny, czyli nabieramy przez dwie pętelki, koniec, nabieramy. Przez oczko, przez dwie pętelki i koniec, bo to jest pierwszy, to jest drugi. Pętelka prowadząca zostaje. I tak samo w trzecim. Widzicie? Mamy trzy, pętelkę prowadzącą i łączymy górą. Hop. Zobaczcie. Oczka główne powstają tutaj, u góry, tak? Tu są oczka główne. Jedno oczko i tu drugie oczko, tak? I są takie właśnie ściegi, w których stosujemy, że na przykład z jednego miejsca 3-4 wychodzą i łączymy to górą. Możecie nawet 5 łączyć, tak zwane boble, tak? Już pokazuję. Na pewno się spotkaliście. Boble to nic innego jak ilość słupków łączonych górą, na przykład 5, to jest drugi, to jest trzeci, to jest czwarty, i to jest piąty, może być nawet 7, jeśli ktoś tak napisze. I zobaczcie, wtedy się taka bułka robi, tak? Po prostu jest większa. I tak robimy ten dany ściek. Ale jak zrobić ten ściek? Czasem mnie pytacie, czy najpierw poszczególne łączycie górą, a potem je razem. Otóż nie. Góra jest jako jedno połączenie. Dół, gdzie wbijamy, a środek, jakie robimy i tutaj, jakie, ile tych elementów robimy i co po kolei. Czyli tutaj robimy 3 i tu 3. Więc spróbuję tylko. I zaczynamy. Najpierw mamy tak, w jeden zrobić 3, tak? Tutaj mamy w jeden, robimy 3. No więc w jeden robimy 3. Powiedzmy w to oczko. Robimy jeden niedokończony, pętelka prowadząca i ostatnia pętelka od tego niedokończonego. Teraz robimy drugi, trzeci. I mamy trzy z jednego miejsca. Teraz wiemy, że musimy zrobić
Kolejne trzy z drugiego miejsca. Nie łączymy tutaj górą, bo naszym zadaniem jest połączenie całego elementu górą. Czyli nabieramy włóczkę na szydełko i powiedzmy z innego oczka, czyli z tego robimy trzy. To jest jeden, zostaje nam jedna pętelka. To jest drugi i to jest trzeci. I zobaczcie, tak naprawdę mamy jeden, potrójne, trzy, tak? I tu trzy z drugiego miejsca. Mamy 7 pętelek na szydełku, nabieramy włóczkę i łączymy wszystko górą, tak? Tak to powstaje i tak to się łączy, tak? Później powiedzmy, możemy zrobić ze 3 oczka łańcuszka i możemy nawet w to samo miejsce, w którym już robiliśmy, zrobić na przykład kolejne 3. 1, 2, 3 niedokończone i powiedzmy jedno oczko przerwy i tutaj zrobimy też 3. Mamy 7 pętelek na szydełku i dopiero wtedy wszystko ze sobą łączymy, tak? Są takie ścięgi, wychodzą z tego fajne kwiatuszki. I widzicie sami, że te ścięgi można łączyć i wbijając się w poszczególne oczka, i w jedno oczko, i byśmy mogli, nie wiem, nawet tutaj w przestrzeń sobie wbijać ileś tam, tak? To wszystko zależy od danego ścięgu. Jeśli mamy łączenia górą, tak, 5 słupków, to łączymy 5. Jeśli mamy na przykład 3 takie elementy, że tu jeden, powiedzmy tu jeszcze jeden, byśmy narysowali, że tutaj jeszcze by były takie 3, tak, łączone górą i dołem, no to byśmy zrobili najpierw ten element, odczytamy od prawej, tak, jak robimy schematy i wszystkie elementy. Robimy te 3, 3 w jedno, 3 w drugie i 3 w trzecie. I mając na szydełku 3 pętelki z tego, 3 z tego i 3 z tego, to już mamy 9 i jedną pętelkę prowadzącą, to jest 10, przeciągamy przez 10 pętelek, tak? I wtedy zamykamy. Więc możecie mieć z różnych miejsc, możecie mieć z jednego miejsca, możecie mieć tutaj w różnej ilości w jednym miejscu na przykład, tak? Że nie wiem, możecie mieć na przykład jeszcze coś takiego, że o, to też Wam kiedyś pokażę, jak zrobić zamknięcie górą danego elementu w zamkniętym górą danego elementu. To będzie przy ściekach finezyjnych. Ja to mam w jednym ze wzorzeń w Katalei, dokładnie. Takie coś, że jest ściek łączony górą, zamknięty w ściegu łączonym górą. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Lubię takie różne ciekawe sploty, rzadko spotykane, gdzieś tam wymyślone, żeby te nasze robótki i te nasze wzory były takie urozmaicone i nienudne. Słuchajcie, mogą być, tak jak już mówiłam, mieszanki różne, najróżniejszych ścieków, reliefowe. A jeszcze Wam pokażę jeszcze inne ściegi. Chciałabym Wam pokazać jeszcze ściegi na przykład reliefowe półsłupków. Czasem jest tak, że mamy 3 półsłupki łączone reliefowe, np. przednie, czy tylne, czy zwykłe, łączone górą, tak? Jakie robimy? Półsłupki wbijemy w oczko. Powiedzmy, robimy 2 zwykłe półsłupki łączone górą, tak? Wtedy to będzie tak jakby 2 x ze sobą połączone u góry. Czyli wbijamy się w oczko, przeciągamy. I tak jak Wam mówiłam, jest pętelka prowadząca, jest jedna zawsze zostająca pętelka, która zostaje jako niedokończona, tak? To jest wszystko. Po prostu przeciągnięcie półsłupek, to przeciągnięcie przez oczko podstawy, nic więcej. Wbijamy się w następne oczko, przeciągamy się przez następne oczko i też to jest wszystko. I przez 3 pętelki. Zobaczcie, to nawet nie jest trudne, tak? Musicie po prostu zapamiętać tą jedną zasadę, że robimy krok, zatrzymujemy się krok wcześniej, czyli na szydełku zostaje tak jakby jedna pętelka, tak? Plus pętelka tutaj ta prowadząca. Zobaczcie z reliefowymi. Reliefowe tak samo, czyli wbijamy się półsłupkiem reliefowym za trzon, przeciągamy, mamy pętelkę prowadzącą, jedna pętelka zostaje na naszym szydełku i to jest wszystko. Następny, wbijamy się, przeciągamy,
mamy jedną pętelkę i wszystko. I zamykamy, przyciągając przez wszystkie pętelki. Tak? Tutaj jeszcze w tych swoich powyłączone górą też Wam pokażę od razu. W pufach łączonych górą jest tak, powiedzmy, tu są akurat reliefowe, powiedzmy, przednie, będzie nam łatwiej zrobić. Nabieramy włóczkę na szydełku i robimy na przykład z trzech nawinięć. Przednie, czyli wbijamy się od przodu za trzon. Przeciągamy. To jest jedno nawinięcie, to jest drugie nawinięcie i to jest trzecie nawinięcie. I to jest na ten moment stop, ponieważ tutaj pufę zostawiamy o krok od wykończenia, bo jeśli byśmy przeciągnęli, to byśmy pufę już wykończyli, tak? Zakończyli. Koniec. Nabieramy włóczkę na szydełko i kręcimy na przykład drugą. Trzy nawinięcie następnej. Dwa, trzy. I teraz mamy tak, zobaczcie, pętelkę prowadzącą, pęczek od pierwszych nawinięć pufy i pęczek drugich nawinięć pufy. Nabieramy włóczkę i przeciągamy przez same nawinięcie lub przez całe oczko, tak? Ja lubię przez same nawinięcia, a potem po prostu to zamykamy. I zobaczcie, jak one ładnie się układają, tak? Ze sobą są zespolone. Tutaj jeszcze widziałam, to już ściegiej Wam omawiałam, ale to już zapomnę. Tu są te trzy słupki w jedno miejsce, trzy słupki w drugie miejsce i łączone górą, a tutaj mamy dwa elementy, czyli dwa słupki w jedno miejsce, dwa w drugie miejsce i łączone górą, tak? Tutaj mogą być też wariacje, że pierwszy jest pojedynczy, później podwójny i pojedynczy i też. Pamiętajcie, że z tego podwójnego po prostu wyżej wyciągniemy tak, żeby została też jedna pętelka. Pufy już Wam pokazywałam i teraz tak, ten element to jest, to są słupki łączone górą i łączone dołem. Czyli w jedno miejsce robimy 1, 2, 3, 4, 5, czyli 5 słupków i łączymy górą. To jest ten właśnie te tak zwane boble czy pęczek, tak, z przeciągniętych. No bo tu czy 3, czy 4 łączone górą z różnego miejsca, czy 5, no każdy symbol swoje pokazuje i tutaj widzimy, że jest z jednego miejsca i łączone górą i po środku widzimy ilość elementów, jakie mamy wykonać. Tu jest to samo, ale z podwójnych też możemy coś takiego wykonać. Tutaj już mamy, słuchajcie, popcorny. Popcorny chciałabym inaczej omówić, ponieważ to nie są ścieki łączone górą. Nie zaliczamy ich do tej grupy. Te owszem, wszelkie pęczki, pufy łączone górą, słupki reliefowe, niereliefowe, to są, należą do grupy ściegów łączone górą, tak? Te ścieki, które tu zaznaczyłam na czerwono, to są popcorny w różnej postaci i je pokażę na następnych warsztatach, jakie robimy i jak utworzyć popcorn, żeby on po prostu ładnie wyglądał. Słuchajcie, na tę chwilę to wszystko. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, ale musicie po prostu zapamiętać to i nieważne, gdzie macie się wkuć. To Wam mówi symbol. Czy jest zwykły, czy reliefowy, czy za przednią, tylną, czy między, czy w jakiekolwiek inne miejsce. To jest tylko sposób wbicia się danego elementu. Potem, jeśli mamy zrobić coś łączonego górą, to musimy zobaczyć na podstawę, czy jest z różnego miejsca, czy jest z jednego miejsca. Jeśli z różnego miejsca, to wbijamy się tam, gdzie widzicie w schemacie dany ścieg poniżej. Tak? Czyli wykonujemy najpierw ten element, bo czytamy od prawej strony, potem drugi element. Pamiętajcie, że z każdego elementu oprócz zostającej pętelki prowadzącej ma zostać jeszcze pętelka od pierwszego elementu i jedna pętelka od drugiego elementu. Czyli zatrzymujemy się krok wcześniej, a potem przeciągamy przez wszystko i ścieg jest zamknięty. I nieważne, czy macie 5, 10 czy jakąkolwiek inną ilość ściegów. Jeśli robicie z jednego miejsca, to robimy w tym danym jednym miejscu, na przykład 5 słupków niedokończonych. Z 5 słupków niedokończonych zawsze zostaje jedna pętelka. Z każdego ściegu, czy to z półsłupka zwykłego, czy poczwórnego, czy patentowego słupka,
zawsze ma zostać jedna pętelka. A co ze słupkami, półsłupkami nawijanymi? Zobaczcie. Jeśli chodzi o półsłupki nawijane, to jest na przykład dwa łączone górą. Przeciągamy, tak? No i teraz słuchajcie, to jest to, o czym ja mówiłam, bo jeśli byśmy przeciągnęli przez dwie pętelki, żeby została jedna, no to wtedy już to jest słupek łączony, a nie półsłupek nawijany. Przy półsłupku nawijanym musicie pamiętać, że to jest tak jakby dodatkowa pętelka, która pogrubia dany półsłupek. I tutaj to zostaje. Czyli nabieramy tak, nabieramy drugi i łączymy przez wszystko. I mamy dwa półsłupki nawijane ze sobą połączone górą. Teraz pokażę Wam półsłupki nawijane reliefowe, na przykład przednie. Powiedzmy trzy. Czyli nawijane, nabieramy, robimy narzut. Pamiętajcie, że ten narzut jest przy półsłupkach nawijanych czymś dodatkowym. Czyli robimy pierwsze z przodu, przeciągamy i to jest koniec, bo ten narzut traktujemy jako jeden wspólny. On tutaj zostaje. Nie przerabiamy, bo zobaczcie, na logikę, gdybyśmy przerobili ten narzut, to byśmy mieli już słupek, a nie półsłupek nawijany, tak? To nawinięcie zawsze zostaje przy półsłupkach, tak? Czyli tak ma zostać. Prowadząca, nawinięcie i przeciągamy tylko przez okno, przez oczko, tak jak w półsłupkach zwykłych. Znowu robimy narzut, przeciągamy i to jest wszystko. To jest nasz drugi półsłupek nawijany. Narzut, trzeci, tak? I macie pętelkę prowadzącą. Pierwszy półsłupek nawijany reliefowy przedni, drugi i trzeci. I teraz przez wszystkie. To musicie po prostu zapamiętać. Zresztą to wynika też z logiki i z tego, jak przerabiacie. Dlatego tak bardzo rozkładałam na czynniki pierwsze te ściegi podstawowe, żebyście zrozumieli je. Po prostu wiedzieli, co na tych Waszych szydełkach się dzieje. Wiedzieli, jak zrobić, ile razy przeciągnąć i jak one są zbudowane. Bo wiedząc, że półsłupek nawijany jest to element, który jest takim stadium pośrednim między półsłupkiem zwykłym a słupkiem, tak? To więc no, po prostu przeciągamy przez trzy pętelki. Ta jedna pętelka stanowi tak jakby całość zespolonego ściegu, tak? Dlatego przy łączeniach górą one po prostu zostaje ta pętelka jako jeden element, tak? Wtedy tutaj już ta zasada, że jedna pętelka to musicie wiedzieć, że przy półsłupkach nawijanych tak jest, tak? To druga. Tu trzecia, tu czwarta i wszystko łączymy górą. Zobaczcie. I są elementy łączone górą. Czasem takie elementy znajdziecie w różnych takich mandalach, serwetkach czy tego typu rzeczach. No bo to są niskie elementy i ja sama lubię półsłupki nawijane, bo wiem, nie wszyscy je lubią, ale ja je bardzo lubię. To chyba tyle. No, mam nadzieję, że przekazałam Wam wszystko, jeśli chodzi o te rzeczy łączone górą. Pamiętajcie o tej głównej zasadzie i wszystkie te ściegi, tutaj, te wszystkie ściegi podstawowe, które macie, robimy łączone górą. Z tych ściegów zostaje zawsze jedna pętelka plus pętelka prowadząca, tak? A tutaj pamiętajcie, że ten półsłupek nawijany ma tą dodatkową pętelkę, ale tu też traktujemy jako jeden tylko, no wiadomo, z tym nawinięciem, tak? Powiedzmy 1N z tym nawinięciem. I myślę, że to będzie już tyle jasne i wbijemy się tam, gdzie pokazuje schemat. Jeśli w kilka miejsc, to w kilka miejsc. Jeśli z jednego, to z jednego. Jeśli mamy, nie wiem, tu się wbić i po środku, tak? To czytamy schemat od prawej. Wiemy, że najpierw robimy tą nóżkę, później tą nóżkę, a potem tą nóżkę. Słuchajcie, dziękuję Wam za te warsztaty. Mam dla Was jeszcze inne filmiki, które spróbuję wrzucić jeszcze w tym tygodniu. Mam fajne książki do pokazania, więc chciałabym Wam pokazać książki, które warto mieć, jeśli chodzi o naukę szydełkowania dla osób początkujących, bo te osoby, które już coś potrafią, wiedzą, to myślę, że taka książka nie do końca jest potrzebna. To znaczy potrzebna jest wtedy, kiedy w niej są pokazane fajne ściegi,
bo wtedy można z nich skorzystać, tak? Ale takie kompendium wiedzy, które gdzieś tam Wam zaprezentuję, fajne jest dla osób początkujących i myślę, że możecie sobie na gwiazdkę taką książkę sprezentować, żeby zawsze mieć pod ręką i wiedzieć co i jak. Przede wszystkim fajne są podziały włóczkowe, ale o tym wszystko opowiem Wam przy następnym filmiku. I jeszcze chciałabym Wam nagrać taki początek, jak zaczynać chustę. Ostatnio dużo jest takich pytań do mnie, więc nagram i pokażę, jak zaczynamy te podstawowe, jak kończymy i zaczynamy chustę i jak czytamy schemat w odbiciach lustrzanych. To też Wam powiem. Co do następnych warsztatów, typowych warsztatów, to słuchajcie, będą właśnie popcorny i będą ścigi finezyjne, to znaczy X-y, Y-ki, jakieś takie, no różne twory, postaram się Wam wyjaśnić, żebyście też nie mieli takiej blokady, że jak już widzicie X, o matko, co ja mam zrobić z tym ścięgiem, przecież to na pewno jest takie trudne, tak? A zobaczycie, że to w ogóle nie jest trudne, jeśli to znacie i wiecie, jak to pracuje na Waszych szydełkach, to już nie ma żadnego hamulca, to jest jazda z górki, po prostu im większa górka, tym większa frajda. Zobaczycie, bo no, jeśli szydełko jest Waszą miłością, to i ten pęd na tym szydełku też będzie dla Was taki satysfakcjonujący. Dziękuję za poprzednie komentarze, za lajki, cieszę się, że jesteście i że mogę podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi trikami szydełkowymi, bo nie wszystko jest takie, że otworzycie książkę i powiecie, o, pani Julita mówiła, że jest tak, a ja w książce widzę, że inaczej. Ja to rozkładam na czynniki pierwsze, ja Wam mówię, jakie triki ja stosuję, czy na rozpoczynanie rzędów bez tych trzech oczek, czy na kończenie, czy na te przeciąganie tej pęteleczki przy łączeniach górach. To są takie kosmetyczne rzeczy, ale myślę, że bardzo przydatne i wnoszące do naszych robótek dużo takiej estetyki, żeby to wszystko było ładne i fajne. Życzę Wam wszystkiego dobrego. U mnie jest zima, jest piękny szron, jest zimno. Ja jestem zadowolona, bo naprawdę klimat jest śliczny. Do zobaczenia na następnych warsztatach.